Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Jak widzicie, szybciej kolejny odcineczek jest niż zwykle. Mianowicie w dzisiejszym odcinku omówimy najbardziej znienawidzony projekt, jakim jest Launchin Turbo. Projekt, który został spisany, zanim jeszcze został skończony, na straty. Mianowicie dużo specjalistów się wypowiadało z tego, co niektórzy, kurde, chcieli mnie zagiąć. No to robią lata w temacie. I wiedzą, że to jest niemożliwe, żeby to działało, a jednak chodzi. Chociaż dla niektórych, choćbym nie wiadomo jakie przedstawił dowody, to i tak nie będzie działać. Jak zaraz zobaczycie, wybrałem na szybkości tylko parę komentarzy takich przykładowych. Nie chcę za bardzo ich tam hejtować, żeby potem ktoś się na mnie obraził. Nie będzie ników, ale jak ktoś będzie chętny, no to może poszukać w playliście o Launchinie Turbo, jak robiłem. Tam możecie sobie poszukać tych komentarzy, będziecie wiedzieć, kto to napisał. Pierwsze komentarze, jakie się zaczęły ukazywać negatywne, no to w tym moim projekcie Turbo Launchin wersja V1, czyli wersja pierwsza. Taka, że poszłem na łatwiznę, żeby to tylko tak zrobić, żeby to wyglądało, trochę pogwizdało. No i nie było założenia, żebym to zrobił, żeby to w 100% działało, bo wiedziałem, że to na rozwiązaniu V1 nie będzie zbytnio działać. Z tym się zgodzę. Ale właśnie ci ludzie, co mnie tak bardzo hejtowali, zmotywowali mnie, żeby zrobić wersję już taką, jak ma być, czyli V2. Jaka jest teraz obecnie. Lecz nie ukrywam, że to jest prototyp. Jak mówiłem, jak wam zaraz powiem później, nie zostało to skończone w 100%. Mianowicie jest dużo takich niedoróbek, bardzo dużo ciśnienia ucieka. Bardzo dużo ucieka przez spawy, ponieważ nie posiadam odpowiedniego sprzętu, żeby to pospawać dobrze szczelnie. I materiałów odpowiednich, o tak można powiedzieć. Launchin jest dość ostro paliwożerny. Pali dwa razy więcej niż normalnie. No ale nie ukrywajmy, no poli teraz paliwa, jak złapie boosta, no takie obroty, jakie teraz, na jakie się kręci, no ale jakaś tam moc jest, no. Wiem, że dużo osób mi nie wierzy, tak jak widzieliście wcześniej w komentarzach. Prawdopodobnie zrobimy 140 i tym razem pojadę chyba na hamownię, ale to jeszcze się zastanowię, bo to wiecie jak to jest. Nie ukrywajmy, że ogromna ilość osób się wypowiadała na temat, a nawet nie zrobiła tego, nawet nie spróbowała, a już mówi, że się nie da. Więc to mnie najbardziej tak troszeczkę zabolało, że ludzie się wypowiadają, a nawet nie próbowali. Bo w teorii nie powinno to działać. Nie ma prawa to działać. Taki mały silnik nie nadmucha, te turbo się w ogóle nie będzie kręcić. Ale jak już udowodniłem, że się kręci się turbina, to znowu, że nie zrobi ciśnienia. Jak udowodniłem, że robi ciśnienie, to znowu, że nie daje mocy. Jak udowodniłem, że daje moc, to znalazł znowu coś innego. No i takie kółko graniaste. Zawsze się znajdzie ktoś, jakiś niedowiarek. No, nie ukrywajmy. Osobom, którym się dałem przejechać, czyli Pitbike Riderowi, mojemu braciakowi, no to naprawdę pozytywnie to odebrali. Cóż więcej, no czuć, widać, no, że to jedzie, no. Możecie to zobaczyć na filmikach. Na kanale, no jest tego od Pierona i widać, że to po prostu jedzie, słychać, że jedzie nawet. Tak samo dla osób, które nie wierzą, że to robi doładowanie. Ogólnie kamerka nie jest w stanie oddać tego, nie wyłapuje tych wszystkich dźwięków, po prostu ten silnik zagłusza te wszystkie odgłosy, ale gdy się odpuści gaz, w niektórych momentach po prostu jest w stanie kamerka to wyłapać, więc na przykład w tym momencie słyszeliście akurat, jak po odpuszczeniu gazu, jak po prostu puszczało ciśnienie przez turbo. I tak samo w tym momencie. Powiedzcie mi, jeśli ten Launchin nie robi żadnego doładowania, to co to za powietrze było, skąd się to powietrze wzięło, gdy go przydławiłem. Po prostu, no, Launchin zbudował ciśnienie, jakieś doładowanie, no i po prostu nagle zgasnął i to ciśnienie zostało upuszczone przez turbinę, nie? Bo w inny sposób nie mogło wyjść. Więc upuściło się przez turbinę. Ewidentnie słychać, że uchodzi ciśnienie, nie?
Więc tak samo co do mojego zegara. Ja już wam wielokrotnie mówiłem, że ten zegar, wskazówka zaczyna się podnosić dopiero jak będzie pół bara. Gdy jest pół bara, dopiero zaczyna się wskazówka podnosić. No nie mam innego zegara, to jest zegar od wody, stary zegar od wody, więc no wiecie jaka to jest dokładność. Gęstość wody, a gęstość powietrza to jest całkowicie inna. Więc dlatego to też tutaj źle pokazuje. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Tak samo mówicie mi kup se zegar. Kup se jakiś tani zegar. Patrzyłem na internecie na te tanie zegary z doładowaniem, żeby tam było chyba 1,5 bara na skali jest. Ale zobaczcie sobie na samym dole aukcji małym druczkiem, co jest napisane, że w granicach pół bara dokładność jest, więc no. No więc wiecie, no, pół bara dokładność, to dalej będzie, jeśli ktoś się zna i przeczyta na aukcji, to zaraz będzie znowu niedowierzanie, że jest pół bara dokładności, więc powiedzą, że zaniża, albo zawyża, albo coś tam, no i dalej będzie jeden pieron, więc takiego taniego zegara też za bardzo się nie opłaca kupywać. Musiałbym kupić jakiś za 150, 250 zł dać za zegar, żeby naprawdę pokazywał już jakieś doładowanie. Więc jak widzicie, no dla mnie to jest bardzo trudne, żeby to wam udowodnić, że cokolwiek tutaj daje. Dlatego też nie chcę wam udowadniać już. Ponagrywałem, mi się wydaje, że wystarczająco filmików takich pokazujących, że coś jednak to daje. No ale dalej są niedowiarki. No i doszedłem do wniosku, że sobie odpuszczę już, nie odpisuję na komentarze i nie będę udowadniał ludziom. Jak taka osoba pracuje 30-40 lat w zawodzie, od uturbia, hajabuzy, nie, jakieś tam litrówki, kurde, ścigacze i coś, nie? I ona wie, że to nie ma prawa działać, że nie ma prawa nawet jednej dziesiątej bara, kurde, zbudować ciśnienia, a że jak zrobię 0,3 bara, to naprawdę, że to jest już sukces na tym silniku. A około pół bara u wujka my nabili na przerywającym silniku, a co dopiero teraz, gdy to wszystko już naprawdę pracuje. No i czuć, że bije więcej. Około 1 bara bije. Ale na lącinie już tego nie będę uszczelniał, ponieważ, no jak mówiłem, no te wszystkie nieszczelności sprawiają, że dość sporo do ładowania ucieka w powietrze. No, więc nie jest to jeszcze w pełnej skali, jak powinno być. Więc z tym odcinkiem raczej chyba zakończymy już temat Lącina Turbo. Jeszcze jest jeden plan a propos niego, mianowicie z dwóch Lącinów, z tego Lącina co dostałem, tam od jednego z widzów, za co bardzo dziękuję i postaram się go wykorzystać właśnie teraz. Mianowicie z dwóch Lącinów złożymy jednego takiego, nie że będę go odrestaurowywał, że zrobię go jak nowego, żeby tak wyglądał, raczej nie, tylko zrobię go sprawnego mechanicznie. Względem, po prostu będzie wyglądał może jak jakaś padaka, ale będzie mechanicznie sprawny, może nie w 100%, bo to nigdy się nie dał osiągnąć 100%, ale postaram się złożyć go sprawnego mechanicznie, żeby się nie bać jeździć i rozwijać takie prędkości o tym locinie. I może sprawdzimy, ile naprawdę pojedzie, gdzie znajdę jakąś super prostą i może pojedzie te 120, 140 na godzinę, nie? No. Bo przy 180, przy 80 jeszcze miał spory zapas obrotów, więc mi się wydaje, że pojechałby ze stóweczkę. Jak wam obiecałem, zrobimy prawdopodobnie 140 w turbinie, w turbo, żebyście, bo bardzo dużo osób, co mnie ogląda, ma właśnie takie 140. No i jakieś ląciny, kurde, ląciny X-Motosy, kurde, Diabolini, MRF-y, ICF-y. Nawet gangusów trochę się posprzedawało. Z tego co mi piszecie, to nawet dość sporo już jest osób posiadających gangusy. Na początku był taki, tak się ludzie wyśpiewali z tych gangusów, a teraz jeżdżą. I ci co mają, zbytnio nie narzekają. Może to komuś tam nie pasować, ale przeważnie to widzę, że jest bardzo dobry odbiór tych motorków. Mi osobiście się bardzo podoba, dlatego nim jeżdżę. Chociaż obecnie nie ma go zbytnio na kanale. Dobra, kończymy ten odcineczek powolutku. Czyli tak jak obiecałem, postaram się zrobić 140. Muszę sobie to wszystko podpisać na kartce, bo będzie bardzo, no może nie bardzo, ale będzie dużo modyfikacji trzeba zrobić, żeby to zrobić tak, jakbym chciał. Tak, jakbym chciał, żeby zrobić, no będzie potrzeba troszeczkę pracy i troszeczkę
no, funduszy, ale jakoś wykombinuję i zrobimy. No i w planach jeszcze jest co? No, prawdopodobnie pojedziemy na jakąś hamownię i schamujemy i zobaczymy, ile naprawdę wypluje kucyków. Tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Koniecznie łapeczka w górę, jeśli się podobało. Jeśli się nie podobało, łapeczka w dół. Możecie coś tam, jeśli macie jakieś pomysły, jakieś sugestie, możecie napisać w komentarzu. Zapraszam Was też na grupę na Facebooku, do której jest link na dole w opisie pod filmem, poświęconej pitbajkom, więc zachęcam. A ja uciekam. I niebawem wlatuje kolejny odcineczek. Będziemy jechać tego roku, mam nadzieję, ostro z odcinkami, więc do następnego. Trzymajcie się. Hej!